Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was bez makijażu i witam się z Wami bez makijażu, ponieważ chcę wprowadzić na kanał nową serię. Będzie to seria maseczkowa, czyli będę Wam pokazywać takie nowe maseczki albo te, które u mnie się sprawdzają i będę Wam o nich opowiadać, będę przy Was je nakładać i zmywać, pokazywać jaki jest efekt tych maseczek na mojej twarzy. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. No i tak, i dzisiaj na pierwszy ogień biorę maseczkę, której jeszcze nie testowałam, ale jestem bardzo jej ciekawa. Dostałam w Douglasie próbkę tej maseczki. Zobaczcie, ona wygląda... O, dostałam próbkę, tutaj podpis. To jest maseczka Theology. Zobaczcie, ona ma w sobie takie drobinki z białej herbaty. Przepięknie pachnie i to ma być maseczka nawilżająca i już Wam czytam, tutaj akurat mam laptopa, jestem na stronie Douglasa. Maseczka do twarzy na bazie esencji z białej herbaty i kwasu hialuronowego. I tak, liście herbaty są zanurzone w mieszance z białej herbaty, oczyszczającego koalinu oraz nawilżającego kwasu hialuronowego. Innowacyjny kompleks rozświetla skórę, sprawiając, że wygląda ona na młodą i wypoczętą. Czyli mamy tutaj trzy funkcje. Nasza skóra ma być wypoczęta, nasza skóra ma być oczyszczona oraz nawilżona. Zobaczymy, jak sobie ta maseczka poradzi z tym zadaniem. I teraz Wam pokażę, jak wygląda oryginalne opakowanie tej maseczki. Widzicie, że ona jest w takim słoiczku, zakręcane, ma wieczko, no i kosztuje, słuchajcie, 50 ml kosztuje 159 zł, czyli nie mało jak za maseczkę. No ja mam tutaj jej miniaturkę, bardzo się cieszę, że ją dostałam, bo właśnie przymierzam się do jej kupna i bardzo chcę ją przetestować. I postanowiłam przetestować ją razem z Wami, żebyście razem ze mną zobaczyły i może też się na nią skusiły. Także tak, twarz mam oczywiście bez makijażu, oczyszczoną. Jak widzicie, tu mi jakieś powyskakiwały nieprzyjaciele na brodzie, na czole. Także dobra, otwieramy maseczkę. Jak już Wam pokazywałam, ona ma w sobie takie drobinki, jest lekko brązowa i ma przyjemny zapach. Zapach nie jest jakiś intensywny, bardzo lekki i będę tą maseczkę nakładała pędzelkiem z Hakuro. Ja go bardzo lubię do nakładania maseczek, to jest Hakuro H50S. No i dobra, i nakładamy sobie na całą twarz. O, fajna zimna. Lubię takie zimne maski. Fajne ma te drobinki, słuchajcie, bo one fajnie nam masują skórę. Bardzo jestem ciekawa, jak się będzie ta maseczka sprawdzać, bo ona ma, zobaczcie, ona ma taką konsystencję jakby peelingu przez te drobinki herbaciane, które mają właśnie nawilżać twarz i peelingować ją. I zobaczymy, czy ona faktycznie ma być też oczyszczająca, więc jestem bardzo ciekawa tego produktu. Zazwyczaj maseczki są albo nawilżające, albo oczyszczające. Nie ma połączenia, że maseczka ma to i to, że ma nawilżać i ma oczyszczać, bo te maseczki, słuchajcie, oczyszczające, to one bardzo często przesuszają skórę, a tutaj mamy to i to, zobaczymy. O, wygląda na twarzy dość dziwnie, zobaczcie, jestem w takich kropeczkach, ale już czuję, że daje takie chłodne uczucie, ona nie zastyga, absolutnie nie zastyga. Ja mam takie maseczki oczyszczające właśnie z Sephory, które po prostu są jak cement, że twarz jest taka sztywna, zacementowana, a to jest takie delikatne. Ona, wiecie, co tak bardzo leciutko zastyga. Chociaż nie jestem pewna, może zaraz mi zastygnie. Zaraz zobaczymy za 5 minut. I jeszcze ile mamy ją trzymać tutaj? Stosowanie. Sposób użycia. Aplikować maskę na 5-10 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. Stosować 1-2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb. No dobra, potrzymam sobie ją 10 minut i zaraz do Was wrócę. Na razie jestem pozytywnie zaskoczona. Fajna była, przyjemna aplikacja, te drobinki, zobaczymy jak będą działać. I słuchajcie, ona daje takie uczucie jakby chłodzenia. Dziwne jest to uczucie. Naprawdę takie uczucie, jakbyście zwilżyły sobie twarz
I po prostu machały sobie, wiecie, takim wiatrakiem albo powietrzem. To daje takie uczucie. Zobaczymy. I ona chyba, wiecie co? Ona chyba zastyga. Ona się, jak już ją dotykam, to ona nie jest mokra, tylko taka jest zastygnięta. Także zobaczymy, widzimy się za 10 minut. Dobra, wracam do Was po 10 minutach z moją maseczką. Ona całkowicie zastygła na twarzy, jest dosłownie sucha, jak ją dotykam. I też widzicie, że ta taka, ta szara tutaj, ten szary krem, który był zawarty właśnie w tych listkach herbaty, on całkowicie, jego nie widać, on jest bezbarwny, jak widzicie, i zostały tylko te kropki po herbacie. Nie mam aż tak bardzo ściągniętej cery, jak to jest w przypadku tej maski oczyszczającej z Sephory, ale no, jest uczucie takiego lekkiego ściągnięcia na twarzy. Jestem bardzo ciekawa, idę ją szybko zmyć i wracam do Was z wynikiem. Jestem z powrotem, maseczkę mam zmytą i słuchajcie, tak się cały czas przypatruję mojej twarzy. No i nie wiem, co powiecie, ale wydaje mi się, że jest taka rozświetlona, zobaczcie. Taka jakby rozpromieniona. Jeśli chodzi o nawilżenie, to... Nawilżenie jest, wydaje mi się, ok, bo jak zmyłam tą maseczkę, to właśnie wyciągnęłam spod wody twarz i chciałam ją wytrzeć. Jak ją wytarłam, to słuchajcie, wydawało mi się, że jeszcze została ta poświata, że niedokładnie ją zmyłam, bo ta twarz była jakby pokryta takim kremem. Ale co się okazało, to po prostu po tej maseczce zostaje taka poświata, właśnie takiego nawilżenia, więc byłam w szoku. Jeśli chodzi o oczyszczenie, to no nie widzę, żeby twarz była jakoś specjalnie, słuchajcie, oczyszczona, żeby pory były jakieś oczyszczone, więc tutaj producent pisze, że twarz będzie oczyszczona, to temu bym nie ufała, bo twarz jest taka sama, ale jeśli chodzi o nawilżenie, to zgadzam się, bardzo, bardzo mi nawilżyła ta maseczka twarz, bo miałam taką, bo jest rano i po nocy miałam taką ściągniętą twarz. No, a jeśli chodzi, słuchajcie, o... co tu jeszcze miało być? Oczyszczenie, nawilżenie... A, i rozświetlenie, tak. Jeśli chodzi o rozświetlenie, to twarz jest faktycznie rozświetlona. Jak widzicie, no, ma ona jakiś taki blask w sobie. Nie jest to jakiś może, wiecie, powalający wow, że wiecie, drobinkowy blask, ale wydaje mi się, że jest ok. Czy dałabym za nią 159 zł? Nie, raczej nie. 50 zł bym za nią zapłaciła, ale 159 myślę, że to jest trochę cena za ten produkt zawyżona. Nie zapłaciłabym tyle za maseczkę, chociaż to jest 50 ml, to wiecie, jak mamy stosować dwa czy raz w tygodniu, no to wiadomo, to jest duża pojemność, ale tak czy tak chyba nie kupię jej, bo... No, jeśli chodzi o nawilżenie, to mogłabym nałożyć jakiś krem nawilżający, rozświetlić się jakimś rozświetlaczem. Za maskę chyba taką bym nie dała. Może za oczyszczającą bym zapłaciła, ale za to nawilżenie niekoniecznie. Będę ją stosować do końca, tutaj sobie ją jeszcze użyję. Jak widzicie, zużyłam tyle, czyli praktycznie ten czubek zużyłam. Fajnie, fajna jest twarz po niej, nie powiem, że nie, ale... jednak chyba bym za nią tyle nie zapłaciła. Jeśli zależy Wam na masce, która Wam naprawdę nawilży i rozświetli skórę, to ten produkt jest dla Was. Mi bardziej na maskach, mi bardziej zależy, żeby maski mi bardziej oczyszczały twarz niż faktycznie rozświetlały i nawilżały. Także jak jesteście dziewczynami, które mają suchą cerę, szarą, to ta maska jest dla Was. Polecam Wam serdecznie. Dzięki dziewczyny za dzisiaj, mam nadzieję, że ta seria maseczkowa, którą właśnie wprowadzam na kanał, przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak jest, to dajcie koniecznie kciuka do góry, dacie mi taką mobilizację do nagrywania następnych testów z serii maseczkowej. Napiszcie też w komentarzach, jakie maseczki byście chciały, abym je przetestowała przed kamerą i powiedziała o ich wadach, zaletach i przetestowała je oczywiście na swojej twarzy. Piszcie pod filmem właśnie nazwy tych maseczek i firmy. Będę bardzo wdzięczna. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, pa pa!